Jezus też to przyjmuje, apostołowie
do nich, nie denerwuje się na nich. Zaraz po tych słowach, które mówi najważniejszej, misji, czyli o śmierci i zmartwychwstaniu, drodze do Jerozolimy, apostołowie zupełnie jak gdyby rozminęli się. Jezus mógł stracić nadzieję, że ci jego najbliżsi rozumieją, o co chodzi w misji Jezusa, ale Jezus się nie zniechęca. Bierze ich, siada i naucza. Jezus tak samo chce z nami robić. Chce, abyśmy usiedli podczas tych rekolekcji i słuchali to, co będzie do nas mówił. On będzie się posługiwał ludźmi, tą grupą, która tu będzie ze mną, bo światło życie, taka garnuś rodzinna, małżeństwa i garnuś młodzieżowa, gdzie młodzi za chwilę tutaj stanie. Krysia będzie mówić króciutkie swoje świadectwo. Więc Pan Bóg posłuży się też ludźmi, żeby do was dotrzeć. Jeśli będziecie chcieli z tego skorzystać, i on będzie mówił do was w taki bardzo subtelny, indywidualny sposób, dostosowany do was, ale prosi was właśnie o to, żeby ten czas oddać tych rekolekcji. Przyjdzie się wieczorem, przyjdzie w poniedziałek, wtorek, środę, wieczorem, kiedy będzie taki czas na to, żeby usłyszeć głos Pana Boga. Nie tylko to, co mówi człowiek, ale też co Pan mówi, będzie też czas na to, żeby usiąść w milczeniu i dopuścić Pana Boga do siebie. Czasami to jest najtrudniejsze. Nie wysłuchać nauki, choćby najmądrzejszej, ale w milczeniu, na modlitwie posłuchać, czy Pan Bóg chce mi coś powiedzieć, jakoś skonfrontować mnie z moim życiem. Więc to Wam zaproponujemy. To będzie taka próba właśnie opowiedzenia głównych praw wiary przez tę rekolekcję. Nazywamy to tak skrótowo, będzie Bekerem o tym najważniejsze prawdy wiary. Do nich nie potrzeba bardzo dużo czasu. Jeśli się ma dobre nastawienie, jeśli się ma otwarte serce, żeby to usłyszeć. I wiem, że tutaj to Jerycho cieszyło się dużą frekwencją, więc nas przychodziło mówić właśnie też o sprawy naszej decyzji, o sprawy tych różnych wydarzeń, które się teraz właśnie toczą. I też między innymi za rekolekcję i za ludzi, którzy przyjdą. Być może niektórzy się wahają i jeszcze do tej pory nie są pewni, czy chcą skorzystać z tego. I on ma po chce się już Wami posłużyć, żeby ich zaprosić do tego, żeby przyjść skorzystać. Zapraszam tutaj Krysię, która siedzi teraz gdzieś pośród Was. Myślę, że tutaj zmierza. Krysia, bardzo króciutko pozwoli świadectwo. Po prostu bardzo blisko być i nie wiedząc jeszcze, co się wydarzy.
takie może doświadczenie też przed wyjazdem tutaj, że on naprawdę nas bardzo kocha, Jezus naprawdę nas bardzo kocha. I chciałbym chyba tego samego, co on przeżywał w swoim życiu, że bycia dzieckiem Boga. Jak zanim to przyjechałam razem z moim, żegnałam się z moim tatą, powiedziałam, że zobaczyłam się do niego z tak twarde. A on bardzo mówił, i jeszcze jakiś czas temu też o tym, tato, tam zaraz obok mój brat. I ja zobaczyłam tam taką prawdziwą chęć, żeby być przy swoim tacie. Dzisiaj właśnie mamy, rozpoczynam takie rekolekcje. Może niech to będzie po prostu nasza taka chęć bycia z poświęcenia czasu Panu Bogu. Już tutaj właśnie, to, że jesteśmy na tym mszy, za chwilę będziemy karmieni ciałem Jezusa, teraz jesteśmy karmieni Jego słowem. Tak naprawdę po prostu przychodzimy jak tata, że nas zaproszył, żeby nas nakarmił. Więc ja to przeszłam bardzo długo na tamtych moich rekolekcjach, kiedy musiałam zostawić też swoje codzienne sprawy i przyjść. I dlatego też Was zapraszam, że jeśli dam trochę czasu Panu Bogu, po prostu, żeby spróbować, niech mnie zaskoczy, niech będzie taki ojciec, który daje różne prezenty. To możemy naprawdę określić Boga, który jest łaskawy. Więc bardzo Was zapraszam na tę kolekcję. Już dzisiaj na koncert wieczorem, ale też przez kolejne dni od jutra przyjdźcie po prostu z tymi dziećmi, zdaje się zaskoczyć. Chwała. Dziękuję Wam za to wysłuchanie.